Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj nie pierwszy raz piwo solidnie przeterminowane, ale być może, że będzie to początek nowej serii, czyli vintage, czyli piw, które są solidnie po terminie, których parę mam. Więc piwo Comez Belgian IPA. Sięgnąłem po nie z dwóch powodów. Pierwszym powodem oczywiście jest to, że Raging Bitch z Flying Doga degustowałem. Więc będę miał na świeżo porównanie. Wiadomo, że tutaj nut chmielowych raczej nie będzie, ale zobaczymy, jak ta polska interpretacja. To nie jest oczywiście jedyne Belgian IPA, ale powiem szczerze, że jakbym miał tak z pamięci wymienić, to nie przychodzą mi do głowy za wiele. To jest piwo, które miało swoją premierę w 2016 roku. Słuchajcie. Edycja limitowana. Data przydatności to jest 16 lutego 2018, czyli już ponad 2,5 roku po terminie, a wcześniej 18 miesięcy, czyli 2,5 i półtora, czyli piwo ma 4 lata. W zasadzie można powiedzieć, że ma równo 4 lata. Jak na IPA, bardzo długo. Jak na Belgian, to już nie tak koniecznie, więc zobaczymy. Alkohol 8, a więc ciutkę mniej niż Raging Bitch. Ekstrakt 17. Chmielone na zimno Cascade, Simcoe, Fuggle i Herzbrucker. Comez Belgian IPA. Jasne piwo górnej fermentacji o złocistej barwie i złożonym charakterze. Udana kompozycja belgijskiego ale i nowofalowego amerykańskiego stylu. Odnajdziemy w nim delikatną owocową nutę, za którą odpowiadają belgijskie drożdże oraz bogactwo żywiczno-cytrusowych i korzennych aromatów od amerykańskich odmian chmielu. Chmielone na zimno 4 odmianami chmielu, amerykańskimi Cascade i Simcoe oraz europejskimi Fuggle i Herzbrucker. Z upływem czasu Comez Belgian IPA zmienia swój smak dzięki zastosowaniu tradycyjnej, pracochłonnej metody powtórnej fermentacji w butelce. A, czyli to jest w ogóle refermentowane. Really? Tak. Piwo refermentowane w butelce, nie pasteryzowane. No, proszę Państwa, no to w sumie nie wiem, może trzeba było czekać dalej. Składniki: woda, słód jęczmienny pilzneński, cukier, słód pszeniczny, chmiele, Cascade, Simcoe, Herzbrucker, Fuggle i jeszcze Herkules na goryczkę, drożdże górnej fermentacji S33. No dobrze, spróbujmy. W ogóle też drugim powodem, o którym chciałem powiedzieć, było to, że miałem ochotę się pochwalić nowym szkłem i nową koszulką Comeza, które mi się bardzo podobają. Dostałem, jak byłem na... Nie wylata, to już dużo. Jak byłem na grodziskim piwobraniu. Kapsel browaru Fortuna. Jak widzicie, etykieta nie jest przeżarta przez ślimaki. To dlatego, że już od tego czasu... czy to już była na nowej chacie? Chyba już była w piwniczce. No dobra, zobaczmy. O, jest takie perliste belgijsko. Osadu się udało nie podnieść. Nie wiem, czy do intro też się uda, ale chyba widzę, że dosyć mocno zbity jest. Bursztynowe, ale ciemnobursztynowe, ale taka charakterystyczna piana jak na potrójnym komesie, jak na belgijskich piwach. Taka troszkę, wiecie, nie za dużo białek ma, nie? Czyli ona tak dosyć szybko opada. Nie jakoś bardzo szybko, ale jednak szybciej niż taka na przykład na pszenicy. Mimo, że tu słód pszeniczny jest. No dobrze. Co można wyczuć? Miodowo-karmelowe, czyli utlenienie. Ale tu już ciekawiej. Tu już są takie estry... Rzeczywiście, chyba nawet mocniejsze niż w tym Raging Bitch, ale to jest refermentowane piwo, więc wiecie, ono całe te 4 lata teoretycznie coś tam się w nim działo.
Tak, takie słodkie, przywodzące na myśl troszkę ruski szampan, nie? Czyli takie estry, grzące się z białym, musującym winem. Chciałem powiedzieć, że lekko alkoholowe, ale chyba nie. Chyba właśnie to skojarzenie z tym ruskim szampanem. Piana, jak widzicie, opada, nie zostawia za bardzo nawet lacingu. Wydaje się, że wysokie wysycenie, bo mimo, że szkło dobrze umyte, to bąbelki cały czas idą do góry. Co akurat powinno tu pasować? Spróbujmy. Tak, jest takie perliste, musujące w ustach. Toffee, ale nie diacetyl, tylko to właśnie taki karmel, ale taki miękki karmel, taki ciągnący się, takie toffee, te mordoklejki, cukierki, nie? I rysy. Z IPA wiele nie zostało. Miałbym powiedzieć, z czym mi się to kojarzy. To trudno powiedzieć. Znaczy nie, dobra, jest goryczka. Jest goryczka. Nie taka oczywiście jak w tym epitym przed chwilą z Flying Doga, przedstawicielu stylu. Jest goryczka. Chmielu w aromacie praktycznie nie ma. Są takie nuty właśnie takiego, no, trochę opiekane marshmallow, trochę właśnie te irysy, czyli takie toffee. Trochę grzeje, mniej niż pity przed chwilą. Ten Raging Bitch z Flying Doga. Znaczy powiem tak. Nie postarzało się jakoś źle. Natomiast no myślę, że utraciło swój charakter. No, znaczy chmielu tutaj nie ma w aromacie. Trudno się go po 4 latach spodziewać. Nie postarzało się źle, ale jakiejś wielkiej przyjemności z picia tego to nie ma. To znaczy jest takie... Sorry, ale taka prawda. Nudna Belgia. No po prostu, nudna Belgia. No niewiele się tu dzieje. Trochę estrów, trochę alkoholu, trochę takich nut słodowych i goryczka. No i to tyle. W żadną stronę to nie jest, ani to nie jest jakoś przesadnie aromatyczne, jeżeli chodzi o te nuty belgijskie, ani nie jest przesadnie goryczkowe, ani nie jest jakoś przesadnie owocowe. No już nie mówię o tym, że nie jest kwaśne, ani nic takiego, no ale to akurat jakby to piwo było kwaśne, to by znaczyło, że się zepsuło. Ono się nie zepsuło. No ale też... jakichś ekstazy tutaj, wrażeń nie ma. Pewnie pite gdzieś tak po 3 miesiącach od wypuszczenia byłoby lepsze, aczkolwiek pamiętam, że było sporo narzekań, że jest mocno alkoholowe, ale myślę, że jednak to piwo raczej straciło, mówię raczej, bo go nie piłem świeżego, niż zyskało. A to nie jest tak, że ja je kupiłem z myślą o leżakowaniu, tylko po prostu jakoś tak trochę się bałem, że będzie alkoholowe i będzie ten. Trochę tak odwlekałem, w końcu już było tak jakby późno od wypuszczenia, że to już właściwie był temat nieciekawy. No ale pomyślałem, że w tej serii, znaczy, że sprowokowany tą ikoną stylu Belgian IPA, popatrzę, jak to naszym wyszło. Znaczy podejrzewam, że ono no ma pewne cechy wspólne, ale jakbym miał powiedzieć, które mi lepiej smakuje, no to jednak to świeże Raging Bitch
z Flying Doga z USA niż ten wyleżakowany egzemplarz z Fortuny czteroletniej. Prawdopodobnie na świeżo mogłoby być podobnie, nie? To znaczy myślę, że jednak chyba tej ikony stylu by nie pokonało. Ale w sumie... Nie no, jest fajna owocowość. Jest ta owocowość taka... Ona na początku była taki ruski szampan, teraz już mniej, to jest bardziej taka... Suszone trochę owoce, trochę rodzynki, ale też takie suszone morele. O, morele może bardziej nawet niż rodzynki. Na pewno fajne jest to bardzo miękkie nasycenie, takie musujące. No to jest jakby zasługa refermentacji. Ono nie jest bardzo ciężkie. Aczkolwiek są takie troszkę miodowo-karmelowe nuty utlenienia. No cóż. Szału nie ma. Szału nie ma, ale myślę, że warto było spróbować. Niekoniecznie warto było leżakować tak długo. To znaczy na 80% kiedyś było lepsze. Czy na tyle lepsze, żeby pokonało jakby ikonę stylu zza oceanu? Nie sądzę. To by było wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia. Kto nie oglądał, to oczywiście zapraszam do obejrzenia filmu z degustacją ikony stylu, czyli Raging Bitch z Flying Doga. Wasze zdrowie.